Przemek Gintrowski był nie tylko moim przyjacielem, ale był również bardem narodu, można powiedzieć. Swoją taką, taki moment krytyczny w jego karierze i krytyczny w, w, w naszym życiu to był stan wojenny. I jego koncerty razem z Łapińskim, które oglądałem wielokroć w różnych salach katechetycznych, raz pamiętam w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, ten na, bardzo mi utkwił w pamięci. Ten, te koncerty to było szaleństwo. Ja muszę powiedzieć, że on wyprówał z siebie żyły. O, to można powiedzieć. Prawda? Ponieważ on był człowiekiem szalonym wśród nas, Przerażonych. I muszę powiedzieć, że stąd się wziął pomysł mojego zdjęcia, żeby naocznić w sposób oczywisty, że on jest wariatem. Wariatem wobec normalności stanu wojennego. I muszę powiedzieć, że musiałem złożyć podanie do Ministerstwa Zdrowia, potem pojechać do Pruszkowa. I zakupiłem kaftan bezpieczeństwa. Ten kaftan ufarbowałem nawet na czerwono. Po czym on przyszedł do naszego mieszkania na żelaznej, gdzieśmy mieszkali w takim M2 na poddaszu, ja go w ten kaftan ubrałem. I kiedy już po godzinie był już bardzo niespokojny, skrępowany, to weszliśmy na dach tego budynku. Tam rozwiązałem troczki kaftana i powiedziałem mu: A teraz możesz machać rękami i krzyczeć. I on to zrobił. Więc muszę powiedzieć, że moje portrety w ogóle starają się oddać pewną. Syn, pewien syntetyczny obraz człowieka. Ja wychodzę z pewnej rzeczywistości albo z pewnego odczucia, które mam w stosunku do człowieka, i staram się to potem przekuć w obraz. Więc myślę, że tam jest bardzo ciekawa historia, ponieważ na Żelaznej mieliśmy w tle budynek Trybuny Ludu. I wobec tego są wersje tego portretu, gdzie tam e, anteny telewizyjne i nawet ten neon e, Trybuny tu jest albo go nie ma. Bardziej, ponieważ już zniknął w tej chwili w rzeczywistości, wobec czego raczej go na dużych powiększeniach nie pokazuje. Muszę powiedzieć, że. To trio, prawda? Łapińskim i Kaczmarskim. Muszę powiedzieć, że z tej trójki Przemek najbardziej do mnie przemawiał, ponieważ był taki u nas i na miejscu. Zarówno Przemek, jak i ja pędziliśmy przez tą naszą polską rzeczywistość, wobec tego spotykaliśmy się w różnych dziwnych miejscach. A to w jakichś piwnicach, a to na jakichś publicznych, wielkich zgromadzeniach. Ostatni raz pamiętam, że spotkałem go jadąc samochodem, a on przechodził przez ulicę. Wobec tego stanęłem, przywitaliśmy się. On był bardzo ciepłym człowiekiem. Bardzo mi go brak.